Roxana Węgiel, zwyciężczyni Eurowizji dla dzieci, wróciła do rodzinnego Jasła. Na płycie rynku młodą artystkę witali przedstawiciele władz miasta, mieszkańcy oraz nauczyciele i koledzy ze szkoły podstawowej nr 4. Wszyscy mocno kibicowali Roxanie. Bardzo trzymaliśmy kciuki, wierzyliśmy, że ona wygra, ale bardziej zależało nam na tym, żeby się dobrze bawiła i zapoznała się z nowymi ludźmi i nabrała jakichś doświadczeń. Wszyscy w klasie się strasznie cieszyli, w szkole też wszyscy mówili, emocje były bardzo duże i wiele osób też popłakało się nawet z tego, wzruszyło się bardzo. Jesteśmy po prostu bardzo dumni z naszej uczennicy, trzymaliśmy za nią kciuki od samego początku, wierzyliśmy w to, że właśnie ona zostanie wybrana do reprezentowania Polski na Eurowizji, a potem kibicowaliśmy jej przez cały czas, no i po prostu rozpierała nas i rozpiera nadal duma. Roxana jest pierwszą w historii Polką, która wygrała konkurs Eurowizji, a utwór, który wykonała, ma już ponad 3 miliony wyświetleń w internecie. Podczas konferencji prasowej młoda wokalistka mówiła, że sama jeszcze do końca nie może uwierzyć w to, co się stało. Naprawdę to są emocje nie do opisania, bo cały czas na tej tabeli się jakby nasz kraj tak wahał. Raz był na 10, raz na 4, raz na 7. I my normalnie z dziewczynami, z tancerkami cały czas tak, kurczę, no to w końcu które mamy miejsce? I nagle z 7 miejsca Polska wskoczyła na 1. To już w ogóle dla nas był szok. Dumy z sukcesu córki nie kryli rodzice, którzy cały czas mocno wspierają nastolatkę. Wspieramy ją jak tylko możemy. Jesteśmy zawsze przy niej, zawsze z nią, albo ja, albo małżonka. Pilnujemy, kibicujemy, dopingujemy, żeby dziecko spełniało swoje pasje. Swoje pierwsze kroki na scenie Roxana stawiała na deskach w Jasielskim Domu Kultury. Nastolatka jest wychowanką pani Ewy Grzebień, która uczyła śpiewu m.in. Michała Szpaka oraz Mateusza Mijala. Początki to były tutaj właśnie w Jasielskim Domu Kultury, także kilka lat tutaj śpiewała. Tak intensywnie dość, bo też wyjeżdżała na konkursy, uczestniczyła w koncertach. Przeważnie mogliśmy ją słyszeć na Dni Jasła, na przykład na koncercie tym dla miasta. Mamy kontakt praktycznie od pierwszych dni jej sukcesów, kiedy odniosła zwycięstwo na festiwalu w Lignano we Włoszech. Cały czas jesteśmy w kontakcie, śledzimy jej karierę i na ile to możliwe ze strony samorządu staramy się to wspierać. Obecnie Roxana pracuje nad swoją debiutancką płytą. Będzie też jedną z gwiazd sylwestrowego koncertu w TVP oraz festiwalu w Opolu.